za starego nie będę robiła. Dzisiejsza impreza, czyli czwarty powiatowy przegląd zespołów folklorystycznych, nasza tradycja, rozpoczęta została mszą świętą i na początku było powiatowe święto, odbyło się powiatowe święto ludowe. To jest święto ruchu ludowego, od bardzo wielu lat obchodzone. Zajmujemy się ruchu ludowym, tradycją naszą, ludową między innymi, naszą kulturą i 4 lata temu powstała taka inicjatywa wśród ludowców, wśród członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, aby zrobić przegląd zespołów, które działają na terenie powiatu tomaszowskiego. Okazuje się, że tych zespołów jest bardzo wiele we wszystkich gminach. Gdzieś tam jeden czy drugi występował, ale nie było możliwości, aby pokazały się wszystkie na raz. Było duże zainteresowanie przy pierwszym zespole, bo przy pierwszym przeglądzie wystąpiło wtedy 8 zespołów. Okazuje się, że co roku tych zespołów jest coraz więcej. Wszyscy chcą się pokazać. My te święta organizujemy co roku w innej gminie, czyli przegląd zespołów jest co roku w innej gminie. To pozwala nam, że mieszkańcy powiatu zapoznają się z tą kulturą ludową, z tymi zespołami, które działają na terenie naszego powiatu. A okazuje się, że to nie tylko ta kultura ludowa, to tradycyjna, stara kultura, ale również i nowsze przeboje. Dziewczyny, ale nic straconego, co? No świetnie! Bardzo Państwa przepraszam, zagadałam się. Serdecznie witam Państwa, ja, Maryla Rodowicz i mój zespół. Proszę Państwa, pamiętajcie Państwo, wszyscy my jesteśmy z PSL-em, bo PSL to jest to i z naszym kandydatem, panem Darkiem Klimczakiem. To tyle, a teraz proszę Państwa, muzyka, jedziemy! Mało lato jesteś, tata cię tuje i powera ci odbiera w zarodku. Sprawdza notes i kieszenie kontroluje, żeby zgasić to, co pali się w środku. Gdy w sobotę na imprezę ostrzysz sobie smak, tata z piwkiem sobie leżąc mówi tak: ech mała, nie szalej, bo masz 16 lat, za wcześnie na bale, na kluby przyjdzie czas. Ty się nie baw zapałkami, bo cię smaży żar. Siedź w chałupie wieczorami, kiedy kusi pal. Czwarty powiatowy przegląd zespołów folklorystycznych, który odbywa się dzisiaj w Czerniewicach, ma niezwykle bogaty repertuar i wiele zespołów, które uczestniczy w dzisiejszym konkursie. To jest 16 zespołów. Cieszy to, że przede wszystkim z roku na rok coraz więcej bierze udział zespołów młodzieżowych i dziecięcych. Zaczynaliśmy 4 lata temu, gdzie nie było żadnego zespołu dziecięcego. W następnym roku był jeden. Dzisiaj mamy już 5 zespołów dziecięco-młodzieżowych, można tak powiedzieć, które prezentują naprawdę bardzo wysoki poziom artystyczny. Cieszy również to, że te zespoły, które od lat brały udział i dzisiaj również przyjechały na ten przegląd zespołów folklorystycznych i również zaprezentowały się z niezwykle wysokim poziomem artystycznym i ciągle nowym repertuarem. To jest znaczące, że w kulturze narodowej polskiej ciągle znajdujemy nowe rzeczy, które można pokazać i z wielką przyjemnością je oglądamy. I dziadziunie, i bobeczki, i chłopaku widziwecki. Osobiście mości panie, witają was smardzewianie. Dziewuchy są jak kwiotysie, i jakie nóżki, i jakie psysie. Spójrz na teraz na chłopoki, czerwoniuchne kej buroki. No, była tylko taka sytuacja, powiedziałbym, troszeczkę napięta przed godziną 12, czy ta impreza odbędzie się tutaj, w tym przepięknym parku w Czerniewicach, czy w szkole. No, ale podjęliśmy decyzję, że będzie w parku, który w tej chwili przechodzi rewaloryzację. I nie pomyliliśmy się, bo pogoda nam teraz się poprawia z minuty na minutę. Cieszymy się, że jest tyle
tutaj mieszkańców i gości, bo widzę, że i z zewnątrz, wreszcie to są goście z całego powiatu, a myślę, że i więcej. Liczba tych osób trudno mi ocenić, ale taka porównywalna do imprez, takie, które tutaj robimy corocznie, nasze gminne dożynki. Także no jest to duża, duża liczba osób. Myślę, że ci, którzy przyjechali, nie będą żałować, bo te zespoły występują, mają ciekawe programy. Ja szczególnie chciałbym powiedzieć tutaj i cieszę się też z tego, że dużo jest młodzieżowych zespołów, także ta tradycja jest podtrzymywana, kultywowana i to jest właśnie to, co jest bardzo ważne i istotne. Przegląd zespołów folklorystycznych nie jest konkursem, więc nie ma tutaj nagród, nie wyłaniamy zwycięzców. Chcemy zaprezentować Państwu dorobek naszych zespołów z całego powiatu. Życzymy dalszych sukcesów, żebyście osiągali. Każdy z zespołów występujących podczas naszego przeglądu otrzymuje dyplom uznania za swoją działalność oraz statuetkę, którą ufundował starosta powiatu tomaszowskiego. Witamy, witamy, kłaniamy się nisko, by zespół ciepło mianie. Cieszymy się bardzo, że u was gościmy, mili panowie, panie. Cieszymy się bardzo, że u was gościmy, mili panowie, panie. Pierwsze wielokrętka ładnie śpiewają we dwoje, muzykanty. Prosimy do zdjęcia zespołu.